Dzień dobry, serdecznie z tej strony Wego. Witam Was w kolejnym odcinku. Jest dalej energia, wszystko pięknie, fajnie. Jest czapeczka, te same ubranka, bo po prostu po poprzednim odcinku wziąłem się za nagrywanie następnego. Także słuchajcie, nie przedłużając dalej, przeskakujemy na tryb. Włączam muzyczkę oczywiście w grze. Włączamy, pyk, przeskakuję kamerkę moją. Obsunąłem. Przesunąłem ją, wiecie co, z tego miejsca troszeczkę w dół. Teraz nic nie powinienem zasłaniać. Kontynuujemy naszą kompanię, moi kompanie, kampanię, moi kochani. Czekajcie. To są kampanie szkoleniowe. Oho, ludzie. To my mamy tutaj do... jeszcze DLC? Ja nie wiedziałem, że ta seria będzie aż tak długa. Mam nadzieję, że wytrwacie ze mną. Dobra, słuchajcie, skończyliśmy tutaj na przygotowaniach i robimy trójeczkę. Także lećmy. Legowisko lwa. Lwa, czy tutaj już będziemy mieli pierwszego potwora? Boże, co za chłop. Potwora. Pierwszego wroga. Naszym kamieniarzom brakuje stałego źródła kamienia. W asyście małego patrolu wyślij ich do sąsiedniej doliny, by spróbowali założyć tam kopalnię. Zwiadowca, któremu udało się wrócić, zaraportował, że okolica roi się od lwów, a na końcu doliny natknął się na niepokojące oznaki obecności człowieka. O proszę, no to zaczyna się robić ciekawie. Zbierz kamienia 200 i żeby przegrać 25 dni, mamy 25 dni na to, albo władca zginie. Poziom trudności jak zawsze normalny i będziemy na takim grać, bo ja nie jestem, tu będzie za łatwo. A ja nie jestem takim hardkorem, żeby grać na trudnym. Także na pewno normalny. Mapka wygląda tak. Nie wiem, gdzie startujemy. Podpowiedzi. Jak nie będziemy sobie radzili, zerkniemy na te podpowiedzi. Dobra. Dobra. Lecimy, słuchajcie. Panie, jest tu pod dostatkiem niezbędnego kamienia, ale wydobycie go nie będzie łatwe. W tym regionie roi się od lwów. Zbuduj skład, panie. Dobra, to w pierwszej kolejności. Zbuduj spichlerz, panie. Skład i spichlerz. Dobra. Rozkazy, panie. Chodź. Knechci naprzód. Bądźcie czujni, chłopcy. Chodźcie, chłopaki, dobra. Ja już widzę, że tutaj mamy koszary. Ja sobie z nich skorzystam. Jeżeli tak to wygląda. Oha, dobra. To jest niebieski. My jesteśmy czerwoni. Ja lubię niebieski. Dlaczego my nie możemy być niebieskim? Ale dobra, tutaj ja już widzę, że oni z tych wież na 1000% będą mieli do nas zasięg. Czyli w pierwszej kolejności walić kamień. Walić kamień, kamienia mamy tutaj trochę. Także słuchajcie, ja bym ten kamień poświęcił, żeby tutaj zablokować nam przejście. Aha, to już sobie zablokowałem. Nie zablokuję. Dobra, w każdym razie łucznicy. Mamy tutaj dwóch łuczników. Dwóch łuczników to na pewno oni tutaj niech przyjdą nam. Aha, no i w zasadzie tyle. Dobra, nie ma co próżnować. Jedzenie, w pierwszej kolejności nie jedzenie. Drzewo, tutaj mamy parę drzewek. Także proponowałbym zacząć. Panie, zdaje się, że na końcu tej doliny jest pogańska osada. No. Naprawdę mi się to nie podoba. Skrybo, mnie również się to nie podoba. I co my z tym zrobimy? Dobra, mam trochę drzewa, dwóch chłopków, myślę, że wystarczy, żeby... O Boże, żarcie. Mateusz, skończ gadać, zacznij robić żarcie. Patrzcie, nawet zrobimy sobie chyba mięsko. I to będzie lepsze, może mniej żarcie. Aha. Mniej jedzonka, ale rozmaitość. Oni to będą lubili. Dobra. Tak jest. Chłopaki, zebrzeć szyki. No właśnie, co formować do szyków, kolumnę. Uszykujcie jakąś kolumnę, coś zróbcie, dobra, w razie co... Nowe zadanie, wyruszamy, bronimy tego miejsca. O właśnie, już, walić. Żaden problem, panie. Dobra, i lew nam padł, dobrze, pięknie, ja bym nimi spróbował podejść to w pierwszej kolejności rozwalić, bo tych lwów, no właśnie, patrzcie, ale mamy support łuczników. Gotuj broń! Skończmy z nimi, ludzie! Dobrze. Na nich! Kolejny lew biegnie. Skończmy z nimi, ludzie! Na nich! Dobra, przynajmniej z tego już nam nie przylezą. O kurde, jeszcze jeden jest. Gotuj broń! Kolejny przybiega.
Na nich! Gotuj broń! Tak, panie. Jak każesz, panie. Zebrzeć szyki. Skończmy z nimi, ludzie. Na nich! Ruszamy, panie. Dobra. Knechci na rozkaz. Chłopek, powiedzcie mi, bo ja pamiętam, że tutaj był... nie mogę jeszcze, właśnie fortyfikacje, że był... Ja jak byłem mały, to nie na to mówiłem... Nie prawie jedzenia, panie. Ja na to panie, mówiłem... Lwy przysparzają nam problemów i zdaje się, że rozmnażają się bez przeszkód. Myślę, że powinniśmy spróbować wypędzić je z ich legowisk. Zgodzę się z tobą. Brakuje chłopów, panie. Ale, a czekajcie. Tak? Jest szansa. Łucznicy, tylko... Nasze łuki zaśpiewają! Łucznicy i oni, jak z każesz, tego panie. Co zauważyłem, oni rzucają włóczniami. To niech oni będą z tyłu drzewo. Już się trochę nazbierało to, także Dobra, jeszcze się gówno nazbierało. Jezu, czas leci, patrzcie. Dobra. Nowe zadanie? Ja proponuję... Czy ja ich mogę pogrupować Piękny jakoś? Dzień, wasza wysokość. Mogę, dobra. Rozkazy, panie. Control 2 to będzie jedynka, dwójka. Dobra, to ja proponuję zrobić tak o... jedynka, dwójka, też w szeregu, dwójka Ruszamy. Tutaj idzie. Dawać. Panie, rozkazy? Hurra! Do naszego zamku przybyły uzupełnienie. Jezu, jak zajebiście, mam wsparcie. Jesteśmy atakowani. Dobrze, walić. Naprzód, chłopcy! Panie, natychmiast, panie. Mój panie, to prawdziwa rzeź. Dobra, rozwalmy to w pierwszej kolejności. Dobra, walmy tego dwa. Rozwieź ich na widłach. To prawdziwa rzeź. Gotowi, panie. Nie trać głowy. Damy radę. Nie jest źle, naprawdę, nie jest źle. Dobra. Roznieść ich na widłach. Panie? Dobra, pięknie. Żaden problem, panie. Rozkazy? Pięknie, dobra, lwy mamy z głowy. Panie? Szybko ogarnięte. Panie, w dolinie nie ma już lwów. Dziś będę spać spokojnie. Ja też będę spał spokojnie. Zabierzmy, bo tu są surowce panie, jakieś. Odkryliśmy tajny skład broni. Pięknie. Łuki. Wyruszamy. Dobra, panie. Chłopki sobie tutaj panie. Mogą wrócić. Tutaj przyszły nam jakieś posiłki. Co my tutaj mamy? Dobra, to też się tam przyda. Dobra, chodźcie tutaj. Czyli dobra, mamy łuki, to ja muszę postawić zbrojownię. Zbrojownia będzie tutaj. Postawmy tą sobie zbrojownię o tak ładnie. W zasadzie łuczarz może nam zacząć robić łuki, bo łuki nam się przydadzą, żeby wytępić tych kolegów. Oni są... Nie pamiętam, jak oni się... Ale to są jakby ci arabscy rycerze tacy w zbroi. Tu jest trochę łuków. Z nimi takiego problemu nie będzie, chociaż z drugiej strony... Nie no, muszę ich rozwalić, bo jeżeli... wiecie co, spróbujmy. Mi się wydaje, że jak ja tu postawię kamieniołom, z tej wieżeczki mnie sięgną. Mimo wszystko sięgną mnie. Aha, nie mam drzewa. No dobra, standardzik. Czy na mapce są jakieś, wiecie co... Mój panie... Możemy zachęcić więcej robotników do przybycia do zamku, jeśli rozpuścimy wieść, że oferujemy piwo. By zapewnić jego stały zapas, wybuduj kilka plantacji chmielu, kilka browarów oraz karczmę. Zgodzę się z tobą, ale czasu nie ma. Zgodzę się jak najbardziej. Jak z jedzeniem stoimy? Nie mamy już prawie jedzenia, panie. No, nie, bardzo słabo. Drzewa. Potrzebujemy drzewa. Ile ja mam drzewa? Niedużo. Postawmy. Jezu, czy ja mam tu. No nie, ja mam jedyne drzewo do zebrania. No tutaj. Także ja bym proponował postawić. Niech działają. Potrzebuję drzewa w pierwszej kolejności. Czekajcie, ja coś mogę sprzedać. Co ty ze sprzedasz, panie Mateuszu? Dobra, ale mamy łuki, dawajcie łucz. Aha, też nie mam ludzi. Czy ja mogę... Nie, dobra. Nie kombinuj, Mateusz. Powoli róbmy sobie też... Zbrójmy się powolutki. Powolutku. Ich tu za dużo nie ma, tylko pytanie. Pytanie, czy oni mnie zdążą wysiec, jak ja do nich pobiegnę. Bo ja tu chyba mogę też to przejąć. Czy mi tu coś to da? Ale patrzcie, tu są surowce. Dobra, wiecie co, ja zapiszę stan gry,
O, widzicie? O Jezu, ja robiłem. Elo, grajmy mymym. Dobra, napiszemy po prostu Vego Attack TV. To będzie nasz saveik. Ja wam powiem tak, że spróbowałbym to zrobić. Podejdźmy najpierw tutaj, zaraz uformujemy jakiś szereg. Zapasy w Spichlerzu się powiększają, panie. Bardzo mnie to cieszy. Drzewo niech się też powiększa, kurde, zaraz połowa czasu. Dobra. Co ja bym proponował? Ja bym proponował rozegrać to w ten sposób. Łucznicy tutaj, knechci z łucznikami. Ja mam jednego chłopka tylko wolnego. Także ja muszę to robić tak po kolei. Mam niby 8 łuków. Ale złota też nie mam. Podatki niby delikatne ściągam. Dobra, już nie mam więcej, dobra. Ci łucznicy muszą nam wystarczyć. Przyjdźcie tutaj i zrobimy, słuchajcie, zrobimy taką akcję, że łuczników stawię tu jakoś, albo nawet tu, a piechotą ruszę najpierw na tego tutaj krzyżowca, no na tego rycerza i później szybko, prędko wbiegam na wieżę, żeby zlikwidować ich. Ale czekajcie, dobra, to niech będzie Ctrl 2, to niech będzie Ctrl 1, mamy dwie grupki. No i dobra. Przed atakiem ja sobie jeszcze raz save'nę. Wybaczcie, ale wiecie, bezpieczniej, prawda? Rozkazy? Okej. Panie. Rozkazy, panie. To ja proponuję tak. Chłopaki. Tak, tu, panie. Nie tu. Za to nam płacisz żołd, wiesz? Ohoho, a za co? Widzicie? Już tutaj, tu już sięgają łuki. O, wa. Dawać. Nie podoba mi się to. Panie? Nie mówisz poważnie, co? Dobra. Jest, pięknie, daliśmy radę. Co tam? Baczność? Dobra. Daliśmy radę, słuchajcie, łucznicy. Bądźcie czujni. Na wieżę. Cześć, szefie. Wy. To prawdziwa. Nie. Stać tutaj i pilnować po prostu tylko. Pilnować nie, tutaj nie. I tyle. Nie psuć tego. I łuki robią robotę. Wy tutaj. Dobra, ogarnięte. Dobra, łucznicy. Dobra, tutaj są ci dwójka aż. Ale kurde, dajemy radę. Nie za wcześnie na to. Jest pięknie. Czasu jest jeszcze spoko. Patrzcie, zebraliśmy. Dobra, kamień wszedł, tak? Nie, coś nam wpadło. Dobra, nie. Dobra. Nie pozwólmy im wejść na schody. Mają lepszą broń niż my. Mają, ale. Nie. Dobrze. Nie mówisz poważnie, co? Panie, nie za wcześnie na to. Właśnie on mi może skosić wszystkich. Mają lepszą broń niż my. Dobra, on już prawie umiera. Nie trać głowy, panie. Dawajcie, chłopaki, dacie radę. Poganie zostali pokonani, panie. Z pewnością przy okazji wspomnę królowi Ryszardowi, jak znakomitym jesteś dowódcą. Dziękuję. Piękny dzień, wasza wysokość. Oczywiście, że pięknie. Roznieść ich na widłach. W razie co rozniosę to naprawdę, bo się obawiam, że wiecie, wyprodukują jednostki i będą mi zagrażać. No tak to już jest wszystko czysto. To zaraz podniosę też. Pięknie. Panie, może by tak konno? Może by tak konno? A, ogarnij konia, to sobie pojedziecie konno. Tego ego. Dobra, pięknie, kamień wpadł. Okej, szybko, jak z jedzeniem stoimy? Z jedzeniem stoimy tak, że no chujowo stoimy. Źle stoimy. Także ja bym proponował... O Boże, drzewa nam trochę naszło. Dobrze, także ja bym proponował zrobić... Boże, mieszkanie na pewno. I widzicie, miałem drewno, nie mam drewna. Mieszkanie na pewno, piwa tego nie będę robił, bo to jest szkoda czasu. Tak ja to nazwę, to jest szkoda czasu. Postawię jabłoń. I nie mam drewna. Panie, atakują nas poganie.
Co mamy robić? Patrzcie, przyleźli. Nie za to nam płacisz, żołd, wiesz? Nie podoba mi się. No chłopaki, nie bagować mi się tu. Nie za to nam płacisz, żołd, wiesz? Drogowskaz, ja pamiętam, przy drogowskazach oni się tutaj nie pojawiali, podoba. Przychodzili. Stójcie tu sobie, chłopaki. Są gdzieś jeszcze kierunkowskazy? Nie ma, dobra. Chłopków, w razie co, niech sobie pójdą. Dobra, czy ja już będę miał, żeby zrobić kamieniołom? Mam. Niech ta produkcja już się zacznie, bo naprawdę czasu braknie. Bawu. Jak zwał, tak zwał. Mam już prawie jedzenia. Ja wiem, przepraszam. Kiedy budujemy już kilka kamieniołomów, powinniśmy zaopatrzyć się również w postoje wołów. By przetransportować wydobyty kamień do naszego składu. Ja wiem, mamy połowę czasu i nie jest źle, nie jest źle. Tu są te moje chłopki, rekruty. No jasne. Tu niech przyjdą do pomocy w razie co. Czy ja potrzebuję ich tu? Mój chyba panie. Nie, chyba będzie lepiej, jak oni sobie staną w razie co tutaj. Dobra. Jak z jedzeniem teraz stoimy? Dalej, zjadane racje dziennie. Dobra, ja złota na razie nie potrzebuję. Obniżmy im... O Jezu. Naprawdę aż tak? Jak ja wam delikatnie dopłacę... Dobra, jest ok. Jest ok. Jest ok. Mamy, dobra, mogę postawić kolejny kamieniołom. I kolejne ze dwa woły. No dobra, postawię na pewno jednego teraz. Bo więcej nie mogę. Ale zaraz przyjdzie. Kurde. Stresuję się tymczasem. Mam nadzieję, że... Wiecie, mam nadzieję, że... Ty, a jeżeli rozwalę te mury? 50%... Patrzcie. Oszukałem trochę system. Dobra, parę kamieni mi wpadło, nie? Ach, okej. Dawać, kuć, chłopaki. Teraz... jak z jedzeniem? I tak, dzienna produkcja jest mała. Ale widzicie, właśnie są trzy rodzaje jedzenia i mamy za to plus 9. Także to jest dobre. To jest coś dobrego, chłopaki. Chłopaki i dziewczyny. Lordo, stój sobie, jedzenie. Zapasy w spichlerzu się powiększają, panie. Bardzo mi się to podoba. Więcej drewna potrzebuję. Więcej drewna, ażeby... Bo czas goni nas. Jeszcze jeden kamieniołom i myślę, że... Ze dwa albo trzy woły, woły się nie wyrobią. Mój panie. Dobra, tu w razie co jest ok. Czy ja coś mogę? A co jeżeli ja coś zepsuję? Co tam? Czy ja dostanę coś z tego? Chyba nic. To prawdziwe. Albo jedzenie chociażby mogło. Mogłoby wpaść, nie? Tak jest. Skończmy z nimi, ludzie. Wkrótce przybędzie tu król Ryszard, panie. Wypadlibyśmy lepiej, gdyby transport kamienia był gotowy przed jego przybyciem. Ja wiem o tym, ja wiem, ale co ja mogę? Dostałem panie? Coś, raczej nic. Wyruszamy. No i właśnie, o właśnie, dobra, czyli woły, po prostu bo woły. Jest chyba ok. Mam nadzieję, że jest ok. Dobra, idzie jeden woł, tu już drugi doszedł, doniósł kamienia. Ile dni zostało? 8 dni, 4 godziny. 3 godziny. To jestem ja, władca. Tu powinno. Ja pamiętam, kiedyś był Lord Vego na przykład. Pamiętam. Dobra, idzie woł. Ile taki woł przynosi? Czas w pracy 2 dni.
Dobra, ile taki woł przynosi? Damy radę. Myślę, że może na styk. Drewna mam w zasadzie. Nie zauważyłem. Stop. Dobra, damy radę, kurde. Damy radę, dobra, w razie co, jeszcze jeden kamieniołom. Nie ma dość robotników do obsady tego budynku. Ja wiem, dlatego ja po prostu postawię hatrzałas i będą robotnicy. Udało nam się zgromadzić większość kamienia, panie. Większość, ale nie wszystkich. Ale dobra, 7 dni, tu idzie kolejny wół, tu kolejny się ładuje, zaraz będzie pełny, jest pełny, 2 dojeżdżałem, dobra. Jesteśmy atakowani. Zrobiona misja, mamy 20 minut, czyli robimy kolejną. Jesteśmy atakowani, halo, 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 halo. Gdzie? Aha. Rozkazy, panie. Za co ja wam płacę, chłopaki? Tak, panie? To. Twoi lojalni łucznicy. Twoi lojalni łucznicy. Niech ci na rozkaz. Niech ci na rozkaz. Panie. Panie. Nie za wcześnie na to? Nie za wcześnie na to? Tylko wskaż nam cel! Tylko wskaż nam cel! Kurde, mógłbym dubbingować, przynajmniej spróbować. Halo! Niewystarczająco! Brakuje jednej osoby. Dobra, walić to, bo i tak starczy nam. I idzie W, ten się rozładowuje, dobra, wygraliśmy chłopaki, dziewczyny, drodzy panowie. Proszę, drodzy panowie, szanowni państwo, kochani widzowie, wygraliśmy. Zwycięstwo. Zwycięstwo. Zwycięstwo! Jaki fajny krzyżowiec. Łukam, płaczę, zawodzę i skomlę żałośnie. Lecz nadal jestem dumnym człowiekiem. No... No dobrze. Gratulacje. Mistrzowskie rozegranie kampanii przygotowania. Mistrzowskie. W Wiedźminie, w książce było ten, Regis mówił mistrzowskie strzały, czy coś takiego. Dobra, zrobione. Nie, mistrzowskie strzały. No, chyba coś takiego mówił. Dobra, słuchajcie, przygotowania skończone. Lecimy, Lwie Serce. Lwie Serce również ma 4... O, patrzcie, będziemy w Jerozolimie. A Antiochia, Zasadzka, Pierwsza Krew. Tu już myślę, że może być ciekawie. Dobra, nie traćmy czasu, lecimy z tym. Król Ryszard przybył na Świętą Ziemię i jest żądny zwycięstw. Posyła armię do pobliskiego miasta i wyznacza ci zadanie szybkiego przejęcia nad nim kontroli. Okej, okay, zwycięstwo, śmierć wrogiego, władcy przegrania. Mamy 8 dni. Gra, jeżeli ja tracę wszystkie jednostki. O, ludzie. Aha, czyli my się tu nie rozbudowujemy, po prostu mamy jakąś armię i musimy to rozegrać, żeby... Żeby, no, wygrać. W ogóle dla młodszych widzów, bo nie wszyscy mogą to wiedzieć, bo to różnie oglądają młodsi, starsi, najstarsi. Natomiast gra jest taka jakby historyczna, jakby. Jeżeli jesteście w podstawówce i tak dalej, dojdziecie do tego dopiero w historii. Natomiast to jest jakby historyczne i jakby na faktach. Dosyć fantastycznie, ale jakby historia jest, że to są krucjaty, krzyżowce, my jesteśmy krzyżowcami. I jesteśmy, właśnie tutaj będzie Jerozolima, my robimy krucjaty, my idziemy, to było tak pięknie nazwane, krucjata, po prostu jechało się, macie być chrześcijanami, a jak nie, to gincie i tyle. Była taka akcja. No dobra, lećmy. Rozeznajmy się, panie, w terenie. To naprawdę ekscytujące. Król Ryszard po raz pierwszy powierza ci dowodzenie nad swoją awangardą. Siły nie są zbyt znaczne, ale jeśli jesteś tak dobrym dowódcą, jak ci się zdaje, wystarczą nam, by sforsować te mury. Mhm. Dobra. Mi by się przydała pauza czasu, ale nie mam pauzy czasu. Od której strony najechać? Słuchajcie, tu jest całkiem spoko. Tu są dosyć dalekiego zasięgu. Tu jest gruba wieża. Tu by było się ciężko przebić. Czy od frontu, czy może od tej... Wiecie co, ja powiem tak, spróbujmy od frontu. Dobra, mamy krzyżowców. Ale myślę, dobra, jest drogowskaz. Mam nadzieję, że przybędą posiłki. Nie ma co. Ja w razie co też, no po prostu wiecie co. Nie wiem po co, ale w razie...
Zapiszmy. Nowe rozkazy, panie? Czy ja mam łuczników? Nie mam łuczników. Gotowi do walki? Nie mam. Dobra, to gotowi! Oprócz katapult, to niech będzie jedynka. Za honor! Tworzyć kolumnę! Do szeregu! Tak! Powiem tak. Wasza miłość. To będzie dwójka. Panie, od tej upalnej pogody płonie nawet niebo. Och, panie, zdaje się, że pora powalczyć. Proszę mi wybaczyć, ale wywołuje to u mnie rozstrój żołądka. Uczciwa walka! Dobra, lecimy z nimi, nie ma czasu. Katapulty niech walą po prostu, żeby się przebić. Jak się przebijemy, to damy radę jakoś. Panie! Rozkazu! Agresywnie, agresywnie. Dobra, katapulty zaczynają jechać. Pięknie, 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 pięknie. Zaraz się przebijemy. Dobra, jesteśmy. W zasadzie jesteśmy. Jedziemy z nimi. Malebna walka! Wal, 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 bierze. Dwójka tutaj. Dwójka, panie? Powiedziałem. Ładujemy. Ładujemy. Inżynierowie na rozkaz. Jesteśmy atakowani. Atakować? Gotowi? W zasadzie to można iść próbować króla. Na rozkaz. Wyrżnąć ich. Dobra, zostali mi sami rycerze. Jaki jest plan? Narzędzia gotowe. Dobrze. Czy 10 rycerzów mi starczy? Szarżować! Gdzie wy leziecie? Na mury leziecie, dobra. Ja już widzę, że to rozegranie jest dosyć słabe. Miasto jest już prawie nasze. Obywatele proszą o sprawowanie dobrej kontroli nad ludnością. Wyrżnąć ich! Próbujcie, próbujcie, chłopaki. Droga jest zablokowana! Droga jest zablokowana! Atakować! Żołnierze! Do broni! Potrzebujesz nas? Odsiekać ich! Gotowi wysłużyć! Oj, może być ciężko. Ryjcie stary! Katapulta gotowa, Milo! Walcie, walcie, panie? Tutaj, tutaj. Ładujemy. Nowe rozkazy, panie? Dacie radę, come on, come on. Wyrzno ci! Dobra, wygrana, wygrana na pewno. Pięknie, zdobyte. Zwyciężyliśmy. Łapeczka w górę poproszę. Rozwalony. Nigdy nie wpychaj sobie piasku w oczy. Po cóż robić coś takiego? No to naprawdę, nigdy, pamiętajcie, drodzy mili, nigdy nie wpychajcie sobie piasku w oczy. Dobra. Pięknie rozwalone to lwie serce, ta pierwsza kampania. Mamy 28 minut, dobrze, to możemy lecieć kolejną. Teraz mamy co? Zasadzka. Upojony zwycięstwem Ryszard rusza w stronę Antiochii. Jednak Saladyn sprytnie zastawia na górskim szlaku zasadzkę na gorliwych krzyżowców. Ryszardowi wraz z jego strażą udało się przejechać, a ty pozostajesz, by odeprzeć ten niespodziewany atak. Okej, zwycięstwo, nie pozostaje żadna jednostka wroga i 25 dni. Mamy to zrobić w 25 dni, a nie, albo, aha, utrzymać się 25 dni. Przegrana władca ginie. Dobra, próbujemy, czy ja się tutaj już buduję, czy dalej to jest taki jakby atak. Zlecenie nam uporania się z zasadzką po zabraniu ze sobą rycerzy było bardzo strategiczne ze strony króla Ryszarda. Lepiej szybko się przygotujmy, panie. Mamy tu przynajmniej kamień i żelazo. O matko! Dobra, czyli my się tutaj mamy w tym utrzymać. Dobra, szkoda czasu, nie ma czasu. To jest nasze. Brakuje jednej osoby. To jest nasze, dobra. Pokażcie mi wszystkich moich ludziów. Wasza wysokość? Nie, tutaj mi ludziów pokażcie. Rozwalić komuś łeb? Na pozycję! Kusznicy, skąd nas mogą jechać? Jechać nas mogą zewsząd, dosłownie zewsząd. Obsadzić strzelnicę? Proponuję tutaj, chłopaki. Gdzie się biją? To są... Jesteśmy gotowi! Wekierniki. Gdzie walczą?
Dobra, w zbrojowni ja mam 5 kurz, 5 tego, 5 buław. To miejsce jest labiryntem ścieżek prowadzących do wyżej położonych terenów, panie. Wiem, nie widzę. Nie możemy liczyć, że uda nam się strzec ich wszystkich. Wiem. Wiem, jak my z żarciem stoimy. Produkcja, dzienna produkcja 0, zjadane, dlaczego? Okej, bo oni dopiero tutaj muszą, dobra. Ja na pewno tutaj muszę łuczników wysłać. Ile ja mam drzewa? Ta oaza jest jedyną na przestrzeni wielu mil, panie. Tak. Trudno nam będzie obronić naszych rolników, gdyby zaatakowano nas z tej strony. No, no właśnie, dlatego ja proponuję... czy ja mam łuczarzy? Mam, na pewno mam gdzieś. Dobra, łuczarze. Ja bym was prosił, zacznijcie robić łuki, bo myślę, żeby tutaj właśnie... Nie mam złota. Tak, bo myślę, że tutaj wystawimy łuczników. Jakby tutaj do nas biegli, łucznicy może sobie poradzą. Mam nadzieję, że sobie poradzą. Co ja mogę, co ja mogę? Na pewno tych kuszników zrobię, bo dlaczego nie? Bo dlaczego nie? Okej, nie mam już więcej kusz. Z życiem! Z życiem, dobra. Czy postawienie ich tutaj będzie dobrą opcją? Może być dobrą opcją, bo tutaj jest drogowskaz. Dobra. Dalej. Gdzie się biją? Tych chłopaków, ja bym, nie wiem, postawił, ja bym obstawił każde te drogowskazy, żeby sobie jakoś radzili. Nawet też tych chłopków bym porobił. Brakuje rekrutów, panie. Tak, dobra, niech będą ci chłopkowie. Cześć, szefie. Dobra, spokojnie. Jestem poddenerwowany, panie. Gdzie są żołnierze Saladyna? No właśnie, lepiej niech ich nie będzie na razie. Dobra, jeden drogowskaz byłby tutaj obstawiony przez tych chłopaków. Niech te chłopki pójdą na drugi drogowskaz, czyli ten. Kolejny drogowskaz jest tutaj i jeszcze jeden tu i... Okej, tu nic nie ma, tu będzie spokojnie. Dobra, czyli mam jeszcze do obstawienia dwa drogowskazy. Tych chłopaków. O. Gotowe. Dobra, dawać tych chłopaków. Niech ci chłopaki przyjdą tylko tutaj, w razie iść. Co, w razie co. I myślę, że to może być najlepsza taktyka. No i oczywiście tutaj... Zwiadowcy wypatrzyli zbliżające się wojska nieprzyjaciela, panie. Gdzie? Z który? Za późno. Za późno. I to są jeszcze ci konni łucznicy, tak? Oczywiście. Oczywiście. Dobra. Jakiś problem? Rozwalić ich! Ale dobra, okej. Okay. To tutaj nie jest źle. Jesteśmy atakowani. Dobra, nie. Wy idźcie tutaj. Psie syny. Tak jest, psie syny. Dacie sobie radę z nimi? Okej, okay, ja w was wierzę. Już mogę dwa łuki zrobić, dobrze. Mogę z powrotem tych chłopków porobić. Podatki. Muszę podnieść podatki. Kasa. Ile ja mam żarcia? Jak jest żarcie? Produkcja dzienna zjadane. Dobra, ja mogę podnieść im troszeczkę. Płaćcie mi więcej. Potrzebujemy mój tego. Panie, nasze łuki zaśpiewają. Łuki niech już się powoli kumulują tutaj. Hurra! Do naszego zamku przybyły uzupełnienia. Gdzie? Jezu, patrzcie. Co to jest? A, biegną do nas. Dobrze, łucznicy i kusznicy. Dobrze. Natomiast chłopki. Chłopki, chodźcie tu. No, o, tak. Łucznicy, ja was proponuję od razu tutaj. Kusznicy, może faktycznie, oni się mogą... Ci tutaj, ale... Może faktycznie ich dam tutaj, oni też będą mieli spore pole, bo wiecie, będą z góry. Posiłki, plus 12, także plus 12, dajcie mi więcej hajs. Dobrze. Podatki. Potrzebujemy. Co ja mogę zrobić? Łuczników, kuszników. Mam 6 kusz, mam 4 zbroje. Robią mi w ogóle... Mam ja płatnerza, płatnerski. Pracuję, odbiera składu... Co? A! Wróg nas atakuje! Gdzie? Patrzcie. Sprawię 1 na 1. Ale dobrze, że ich postawiłem. Widzicie? Bo oni podpalają. I właśnie mi podpalą. Studnia gdzieś tu była. W razie co. No i właśnie, już jestem stratny. Nie ogarnąłem tego, patrzcie. Nie za wcześnie na to. No.
Dobra, to mi idzie wszystko w pizdu. Będę musiał na nowo postawić. Niestety. Niestety. Nie trać głowy, panie. Idziemy. Tego, te chłopki to też tak o kant dupy rozbić trochę. Brakuje broni, panie. No brakuje i co? Lud jest podekscytowany zbliżającymi się zaślubinami, panie. O Jezu. No dobra, kusznicy strzelają. Sporo ich przyszło. Dobra, tu mi się spaliło. Oni tutaj dalej na zewnątrz nie mają mi nic do spalenia, czyli zostaną po prostu wystrzelani. Płaccie więcej, potrzebuję pieniędzy. Przepraszam. Dlaczego? Dlaczego? Czemu? 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 Dobra. Koledzy umarli. Dobra, mam trochę drewna. To O, to kurde, młyn taki drogi. Dobra, na początek ser. Na... Halo, 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 halo. Niech będą 3 sery, reszta jabłek. Uprawy należy umieszczać na terenach trawiastych, panie. No przecież, aha, nie mam drzewa. No okej. Na pozycję! Kończą się nam zapasy jedzenia, panie. Znowu nadchodzą, panie! Gdzie? Tutaj. Ale dobra, tu sobie ci poradzili elegancko. Ludzie mają dobry nastrój. To mnie cieszy. Gdzie nam drzewo robią? Gdzie nam drzewo robią, bo tego nie zlokalizowałem. Aha, my nie mamy drzewa więcej, tak? Tak, dobrze, drzewo, bo nam chyba tutaj też się spaliło. Jesteśmy atakowani. O matko, gdzie? Tutaj. Kurwa, patrzcie, przeszli. Jesteśmy gotowi. Lecieć z nimi. Panie, czekać na sygnał. Dawać, chłopaki, biegną, biegną, mają moc. Nie, 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 nie strzelać mi w moje mury. O nie, łucznik. Skurczybyki. Tylko pokaż, kogo bić. Dobra, mury. Mam kamienia, mogę to naprawić, prawda? Dobra, szkoda, łucznik mi się poszedł trąbić. Ale okej, dobra, drzewo, 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 proszę, ja potrzebuję drzewa. Nie mam drzewa więcej. Niedobrze. O dobra, przyszło na tutaj. Pozycję. Ja bym pro... Oho. Dobra, dacie radę. Ci wikiernicy? Wasza wysokość? Wikiernicy, oni są okej. Okay. Tutaj nie mam już supportu, biegnijcie tutaj. Ruszać, psie syny. Tutaj. Jakiś problem? Okej, okay, wydajecie radę. O Jezu, Jezu, nie mam jedzenia. Nasz spichlerz jest pusty, panie. Ja wiem. Ja wiem. Pracujemy nad tym powoli. Dzienna produkcja, zjadany dziennie, bo was okej. Okay. Zjadany dzienny jest od zajechania. Drzewo. Opowiem wam ciężko, łuki. Ten budynek obecnie funkcjonuje, panie. Wyłączmy wszystkie łuki na razie, bo nie stać nas. Natomiast kasę też zostawmy na chwilkę. A, patrzcie, Jezu, ja mam od groma. Ja musiałbym... Mam targ. Czy ja... Czekajcie, ja nie muszę mieć targu chyba. Wystarczy, że tak zrobię, sprzedam kamienia trochę. Kupię drzewa trochę. I postawię młyn i możemy robić, to nam trochę uratuje gospodarkę. A nie, czekajcie, ja mam młyn. Ale żem odwali, dobra. Przynajmniej, jabłko. Wróg nas atakuje. Gdzie? Walcie, walcie, a nie. Łucznicy, gotujcie się. Rozpieprzcie ich, błagam. Wypuścić strzały! Nie pozwólcie im podpalić. Jakiś problem? Dobra, odparty atak. Tak?
Tak, odparty, pięknie. Panie? Boże, ja mam tutaj dziesiątkę tych. Oni sobie tu poradzą. Ja się obawiam trochę tych chłopków. Tutaj jest pusto. Niech knechci tu przyjdą. Czy ja? Dobra. Ogarnąć trzeba jedzenie, bo jest słabo. Czy ja mam jakieś piekarnie? Ja chyba nie mam piekarni. Nie mam piekarni. Mam jedną. To jest za mało. Jeszcze jedna piekarnia. Halo. Tutaj ma się robić jedzenie. Ja mam być spokojny o żarcie. Dobra, o jedzenie myślę, że zaraz będę spokojny. Tak. Tych skurczybyków, bo oni są dobrzy. Dobrzy. Na pozycję! Tu się... Nie, wiecie co? Ja ich wezmę po połowie. Po połowie, dajmy... Piekarnicy rządzą! Tak jest, rządzicie, naprawdę, co? Robicie robotę. Tu. Zajmiemy się tym! Bardzo mi się to podoba, kolego. Kolejna piątka. Niech tu przyjdzie w razie co. Dobra, słuchajcie, połowę czasu mamy zrobioną. Gdzie się biją? Tu chyba sobie poradzą. Dobra, mamy wszystko zaopatrzone. Bruk nas atakuje, gdzie? Jesteśmy atakowani. Czy te ataki tu nie mają końca, panie? Patrzcie. No jasne, mają lepszą. I dobrze, że ja tu ich wysłałem, patrzcie. Jak to wyczułem. Wyczułem to perfekcyjnie. Rozpierwszmy te machiny oblężnicze na pierwszo. A tych wykończą łucznicy. O Boże, ten Bomberman. Tracimy tu tylko czas. Roznieście ich, chłopcy. Na kawałki i rozwalić ich. Walić go, chłopaki. Oni. Dobrze. Roznieście ich, chłopcy. No i dobra, chłopaki, dacie radę. Róbcie co chceta. Okej, chłopaki tutaj umrą nam. Czy ja mam tutaj coś? Mam coś, oni sobie powinni poradzić. Jeszcze ewentualnie mam parę łuków. A, parę łuków, ale ja nie mam. A, już... O nie! Kuszę w dłoń, psy! Tu nas rozgromili. Nie ogarnąłem tego. Czego ja nie mam? Złota nie mam. Ja pierdolę. Nie masz dość złota, by wyszkolić tę jednostkę. A? Dokładnie celować? Panie? Obsadzić strzelnicę? Dlaczego wy tacy wolni jesteście? Panie! Panie, nie za to nam płacisz rząd, wiesz? Dobra, ogarnięte. To jeszcze, a dobra, to... Ogarnięte. Co tam? Kończą się nam zapasy jedzenia, panie. No, to właśnie, uspokójcie się. Gotowi, panie! Jazda na mury! O nie. Wow, tu przyszło wsparcie. Dawać mi tych. Broni, panie. Jesteśmy gotowi! Zmiażdżyć! Jedziemy z nimi. Co oni tu jeszcze mają? Boże, biegną ci podpalacze. Niedobrze. Nani! Brakuje jednej osoby. Gdzie się biją? Dobra, walić tych podpalaczy. Wychodzimy w pokoju. Okej. Nie no, powiem wam, że się robi tak trochę ciężkawo. Wróg nas atakuje. Gdzie? Znowu tutaj. Co tu idzie? Podpalacze z tymi niewolnikami z władzy. Bekiery gotowe. O, dobra. Damy radę. No to jazda. Tak jest, jazda. Odtąd!
Tak, to są niewolnicy, a to są ktoś tam, że... Gdzie? O kuźwa... Nie ogarnąłem, znowu nie ogarnąłem. Nie za bardzo czytelne są te alerty. Dobra, tutaj chyba sobie poradzicie. Poradzicie sobie, walić ich. Mój panie? Atakować bez rozkazu, panie? Kaście, błagam. Dawaj, chłopiec studzienny, dasz radę, John Halibut. Kurde, kolejny. A dobra, to są strzelcy, znaczy nie takie dobra. Chłopków. Cześć, szefie. No cześć. Mają lepszą broń. Mają. Dobra, tu jest ogarnięte. Lech ci na rozkaz. Jakim cudem? Tutaj nie ma drogowskazu. Włócznie naprzód. Jesteśmy atakowani. Nie podoba. Jedziemy z nimi. Dawać. Nie masz dość złota, by wyszkolić tę jednostkę. Ja wiem. Mój panie. Na nogi, chłopcy. Dobra, Bruk nas atakuje znowu. Gdzie? Tutaj. O, shit. Baczność. Nie masz dość złota, by wyszkolić tę jednostkę. Co? Tylko pokaż, kogo bić. Chęcią. Gotowi, panie. Natychmiast, panie. Spróbujemy, panie. Trzymać włócznie równo, chłopcy. Rozkazy, panie. Kupą, ludzie! Boże, chroń nas. Archie, gotowi. Spróbujemy, panie. Wekiery, gotowe. Tutaj znowu, kurde! Nie masz dość złota, by wyszkolić tę jednostkę. Jakiś problem? Śmierci! Zabijemy wszystko, co się rusza! Trzymać włócznie równo, chłopcy! Nie jest dobrze. Na ile ja mam jedzenia? O Jezu, niedobrze. O, ale z nami jadą. Rozwalić komuś łeb? Walcie tego. Dobra, tutaj jest bardzo źle. Na pozycję odtąd! No jasne. Mają lepszą broń niż my. Co? Jak tutaj? Dobra, tutaj jest stabilnie. Ech, Jezu. Damy radę. Nie masz dość złota, by wyszkolić tę jednostkę. Tak, panie. Jazda na mury! Gdzie ty leziesz? Panie. Dobra, rzucaj. Knek ci na rozkaz. Rzucaj, chłopie. Może taki mały support stąd. Dawać. Dobra, tu jest czysto, tak? Dobra, tu się tylko lejemy. Dobra, lecimy z nimi. Dawaj, wekiernik. Gdzie się biją? Tu się leją, dawać. Dobra, jest support. 5 dni. Ja myślę, że jeszcze będzie zmasowany jakiś atak. Wróg nas atakuje. No właśnie, o tym mówiłem. Co tym razem? Chłopki, dobra, ja tutaj na zewnątrz nic w zasadzie nie mam. Dobra, coś mam. Coś mam, ale jest okej. Okay. Co tam? Oni se to podpalą. Wróg nie czuje. Byle ich... O, shit. Wróg się zbliża, panie. Ja wiem. Jeszcze gdzieś atakują, tak? Czy nie? Nie, na razie tylko tutaj. Dobra, chłopaki.
gotowe. Lecimy z nimi. Płoną nasze budynki, panie. Ja wiem. Wytrzymamy bez tych budynków. O, chłopaki, o Jezu, ja mam już pełne wejście na miasto. Na pozycję! Oto! Damy radę, będzie pięknie. Rozwali ci! Mój panie! Nie za to nam płacisz, żon. Zostaw mi go! Do roboty! Nie trać głowy, panie! Chłopie, spierdalaj! Naprzód! Jesteśmy atakowani! Z życiem! Brakuje rekrutów, panie. Tak? Gdzie walczą? Dobra, zginęli. Tracimy tu tylko czas! Jest cisza. 3 dni. Zostały 3 dni tylko, okej. No to jazda, no to jazda, no to jazda! Jazda, jazda, jazda. Mam 17 tych. Potrzebuję. Boże, kupmy te buławy. Sprzedajmy kuszę, nie potrzebuję kuszy. Za mało dóbr. Tego. Nie mogę tego kupić. Ale zje po. Ale dałem. Nie powiem czego. Wasza wysokość? Dobra. Zajmiemy się tym. Kumulujmy to wojsko. Brakuje rekrutów, panie. W zasadzie to już mogę odespać. Praca wstrzymana, panie. Okej, okay. Ostatni zmasowany atak. I tutaj też, tu będzie ważniejszy, myślę. Dobra, chłopaki. Wekernicy rządzą! Chłopaki. Zabijemy wszystko, co się rusza! Ohoho, tutaj co mamy? Konie. Tutaj ci sobie umrą. Tutaj jest stabilnie, tylko szybko tutaj mura odbudujmy. Dobra, już mi nie wejdą. Ha, teraz się możecie cmoknąć. Żebym ja się zaraz nie cmoknął, no nie? Brakuje broni, panie. Żebym ja się zaraz nie cmoknął. Roznieście ich, chłopcy! Rozwalić komuś łeb? Wekernicy rządzą! Oj. Odejdźcie. Niech oni się spalą. Wasza wysokość! Wróg wdarł się na mury! Gdzie? Shit. Brakuje rekrutów. To jest, patrzcie, minuta 30 nam została. Minuta 30, my to obronimy. Damy radę. Od góry nie ma ataku, także mogę chłopaków ściągać do pomocy. Szybko! Dawać. Kusznicy, wróćcie. Kusze! O Boże, od groma przyszło tych ich rycerzy. Tak jest. Tego palące. Dobra, palący umarł. Krzyżow, dzieci, właśnie. Kupą, ludzie! Zdaje się, że to główny szturm, panie. Jeśli uda nam się przetrwać ten atak, moim zdaniem możemy mieć jeszcze szansę. Dobra, co tu przylazło? O, w dupę, będzie ciężko, strasznie ciężko. Obsadzić strzelnicę! Powoli przychodzą do króla. Brakuje rekrutów. Brakuje chłopów. Jedziemy z nimi, damy radę. Tu, chłopaki, wy już niepotrzebni, walić. Co tu się dzieje? Katapulta. Mordują mi łuczników. Tego nie przyszukałem. Dobrze, walić ich, dobrze, dawać, chłopaki. Który budynek został przyjęty? Aha, wieża. Baczność? Tak jest. Panie. Żarty chyba. To niemożliwe. No nie, to nie są żarty. Broni, panie. Dobra, odzyskaliśmy kontrolę. O Boże, tu idzie zmasowany atak. Chłopaki, pomóżcie. Musicie pomóc. I to tak bardzo mocno. Tutaj. Chłopaki. Brakuje chłopów. Dobra, rozwalcie ich, idziemy na tutaj, na nasze tu.
On leczy i przejmuje jednostki. Dobrze, umarł. Na wieżę, chłopaki. Brakuje rekrutów. Piękny dzień, wasza wysokość. Dobra, mamy to. Lecimy z nimi i wygraliśmy. Normalnie. Zmierzcić! Panie, spróbujemy z wami. Ale akcja w tym odcinku. Powiem wam, że nie spodziewam. Co to jest? Brakuje broni, panie. Walcie to od razu. Dobra, ja widzę takie główne natarcie, ale my tu się wybronimy. Wybronimy się na pewno. Brakuje chłopów, panie. Ja mam gdzieś jeszcze jakieś jednostki. No chłopaki. Sekiery gotowe. Tu się w zamku biją, a wy... tego przetrwać, panie. Żegnaj. Nie płacz, damy radę. Damy radę. Gdzie mam jeszcze jakichś chłopków? Chłopaki. Wskaż nam cel. Chłopaki, ślepi. Ruszać. Wrogowie są pod donżonem. Wszyscy z biurka przy władcy jest atakowany. Brakuje chłopów, panie. Boże, ej, może być naprawdę dupa. Czas minął, tylko po prostu przeżyć. Królu. Królu złoty, uciekaj. Uciekaj, błagam. Łucznicy, musicie to zrobić. Musicie. Bo ja inaczej nie mam jak. Brakuje chłopów, panie. Jesteśmy gotowi! Łucznicy, nabiąć łuki! Na pozycję! Ogarniemy chłopów. To! Król złoty, złaś! Mój panie! Chłopaki, ratować króla! Damy radę! O matko, damy radę. Na pewno damy radę. Dobra, królu złoty, wróć sobie do tego. Ucznicy, gotujcie się! Brakuje broni, panie. Brakuje rekrutów, panie. Wasza wysokość! Gdzie tu się jeszcze panoszą? Jak mamy tam dojść? Co tam? Dobra, rozłatwieni, tylko wyniszczyć władcę. O, dobra, prawie umarłem. A... Zwyciężyliśmy. Klap, klask, jak to było. No słuchajcie. Czerwień, błękit, zieleń, żółć, szarość. Ja lubię biel. Ja też lubię biel, ale powiem wam. To była dwójeczka, tak? Nie, to była trójeczka, Antiochia. Teraz będzie Jerozolima. Czy to była zasadzka? Czekajcie. Upojony zwycięstwem Ryszard rusza w stronę Antiochii. Jednak Saladyn sprytnie zastawia na górskim szlaku za... Teraz będzie Antiochia. Jezu, dobra, mamy godzinkę czasu. Boże, spociłem się. Aż jeszcze muszę się... Ła. Była akcja, myślałem, że przegram, że godzina czasu będzie zmarnowana. Ale udało się, dobra, słuchajcie. Trochę takim fartem pouciekałem tym lordem, ale się udało. Dobra, dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek i co? I widzimy się następnym razem. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie lajka, subskrypcję, jeżeli nie subskrybujesz. Widzimy się następnym razem i zostaw jakiś znak, komentarz. By było o czym gadać. Dziękuję wam bardzo. Do następnego. Pa, pa!